Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Dev Diaries Hatchpoint 4 związanego z Mendegans oraz patchem 1.6 Ironclad. Dzisiaj zajmiemy się nowym drzewkiem celów narodowych, a mianowicie dla Meksyku, ale zanim do tego przyjdziemy, jak zwykle będę was zachęcał do pojawienia się na moim serwerze Discord oraz obserwowaniu, followowaniu mnie na Twitterze. Linki znajdziecie w opisie pod tym materiałem. To przejdźmy do tego, co jest tutaj w tym Dev Diary, czyli właśnie do drzewko celów narodowych. Tutaj mamy, jak ono się prezentuje. Dosyć spore, pokrótce rzucimy okiem, jak wyglądają kolejne te sekcje. Tutaj mamy sekcję militarną, która się dzieli tutaj na kwestie związane z marynarką, no i tutaj to jest bardziej konwencjonalne, czyli lotnictwo i siły lądowe. Lotnictwo to są tutaj te dwa cele narodowe, a tutaj mamy już kwestię bardziej związaną właśnie z normalną armią i tutaj będziemy mieli dokonanie wyboru między wsparciem artylerii lub lotnictwa. Tutaj mamy kwestie ekonomiczne, tutaj mamy też kwestie takie troszeczkę ekonomiczno-dyplomatyczne. I tak samo tutaj mamy tą ścieżkę, tutaj będziemy mieli możliwość wybrania pomiędzy dwoma ścieżkami, między liberalizacją sektora bankowego, tutaj mamy bank kredytu Agricultural Credit. Tutaj będziemy mieli do wyboru właśnie pomiędzy dwoma ścieżkami, jedna to jest bardziej liberalna, druga to jest bardziej socjalistyczna, można tak powiedzieć. Tutaj mamy kwestie też polityczne, tylko to jest raczej kwestie wewnętrzne. Tutaj też mamy troszeczkę celów narodowych związanych z przemysłem, bo to one będą zależeć tutaj na swój sposób od kwestii wewnętrznej państwowej. No i tutaj mamy też kwestie związane po części troszeczkę z kwestiami militarnymi oraz też kwestie polityczno-dyplomatyczne. Tutaj mamy na przykład ścieżkę pójścia w komunizm, tutaj mamy ścieżkę pójścia w faszyzm, a później w ogóle w kwestii wsparcia tak zwanego hiszpanizmu i później możemy pójść daleko, daleko i odzyskać utracone terytoria. Tak się prezentuje to drzewko, dosyć spore, no i przejdźmy do tego, co jest faktycznie tutaj w tym drzewku. Rozpoczniemy od wspomnienia takiego krótkiego rysu historycznego. Meksykańska polityka w tym okresie jest dosyć niestabilna. Mamy sytuację taką, że po upadku dyktatora Diaza, bodajże Porfirio Diaz, który został obalony przez właśnie takich, można powiedzieć, rewolucyjnych generałów, właśnie w kwestii było takiego dosyć wewnętrznego konfliktu. I tak polityka się delikatnie mówiąc nie ustabilizowała po tym, a właśnie ta sytuacja, że już rozchwiana ta wewnętrzna sytuacja doprowadziła do tego, że często dochodziło do zdrad, przewrotów, rewolt, wojen domowych, starć domowych w tym okresie. I w tym 1936 roku mamy trzy osoby, które grają, można powiedzieć, dosyć ważne skrzypce w tamtym okresie w tej polityce. To są dwaj prezydentowie, jeden obecny, czyli Lázaro Cárdenas oraz poprzednik Plutarco Kales oraz mamy tak zwanego Cadillo Saturnino Cadillo. Wszyscy ci trzej, można powiedzieć, że są Cadillo, a to słowo oznacza tak naprawdę połączenie troszeczkę roli fataszka, patrona, biznesmena i polityka. I ogólnie rzecz biorąc, na szczęście w tym momencie już ta polityka zaczyna się troszeczkę przeradzać właśnie z tej ścieżki przewrotów i konfliktów domowych na bardziej cywilizowaną, mniej krwawą wersję szukania właśnie przyjmowania władzy, no ale jeszcze ona, ta ścieżka się nie zakończyła. Lázaro Cárdenas, który sam jest prezydentem od 1934 roku do 1940, w każdym razie historycznie, był socjalistą, który doprowadził do nacjonalizacji koncesji na wydobywanie meksykańskiej ropy naftowej, zbudował finansowanie, czy raczej rozbudował właśnie finansowanie przez państwo przemysłu wytwórczego, doprowadził do zachęcenia kolektywizacji farm chłopskich i ich ochrony od dużych właścicieli ziemskich za pomocą tak zwanych milicji Ejido, czy Eido, Ejido, może tak powinienem raczej powiedzieć, i jest po dziś dzień dobrze wspominany właśnie przez naród w jego roli w modernizacji właśnie narodu meksykańskiego, państwa meksykańskiego i też pozwolił doprowadzić właśnie z tej tranzycji, tego przejścia właśnie z tego dyktatury wojskowej do w miarę stabilnej i funkcjonującej demokracji, między innymi dzięki jego umiejętności do przeprowadzenia kompromisu z umiarkowaną opozycją i jednocześnie zmniejszenia zagrożenia wewnętrznego sprawionego przez, czy stworzonego przez
przez ekstremistów. Potem mamy tego Plutarko Kalesa, który był prezydentem od 1924 do 1928 roku. Jest nazywany czasami takim prezydentem z cienia, ponieważ nawet kiedy już oddał władzę, dalej był w dużym stopniu wpływał na politykę kraju i był, delikatnie mówiąc, postacią dzielącą, no raczej nie był osobą łączącą ponad podziałami, tylko właśnie je raczej tworzyła. Przede wszystkim próbował doprowadzić do tego scementowania władzy państwa nad Kościołem katolickim w Meksyku poprzez brutalne represje na księżach i osobach wiernych. Między innymi posuwał się aż do prawie że tortur i nawet do krzyżowania dysydentów czy osób mu się sprzeciwiających. Cristiada to była rewolta w tamtym okresie, która wybuchła i ona się właśnie, można powiedzieć, rekrutowała wśród wiejskich, no właśnie rolników, którzy sprzeciwiali się tej wymuszonej sekularyzacji, no ale niestety, nie udało im się uzyskać zbyt dużego sukcesu przeciwko siłom rządowym, ponieważ oni byli nie dość doświadczeni w trakcie właśnie tych wojny domowej. I dzięki temu też, że mieli wsparcie nowoczesnego sprzętu, takiego jak artyleria i siły lotnicze. Więc ta rewolta została pokonana, można tak powiedzieć. No i co więcej też, mimo że udało się pokonać tę rewoltę, to i tak właśnie ta kwestia sprawiła, że to wewnętrzna ta klika rządząca w tym momencie w Meksyku stwierdziła, że to nie jest najlepsza rzecz, żeby właśnie dochodziło do takich konfliktów, więc doszło do kompromisu pomiędzy kościołem i państwem. Kales wciąż posiadał jakąś władzę i się jej trzymał i kiedy my będziemy grać, będziemy musieli się zdecydować, czy pozwolimy mu przywyknąć i akceptować jego nową rolę w tym Meksyku, czy go po prostu wyrzucimy z kraju. I tam są właśnie takie tutaj te cele narodowe. Jeden to jest Jefe Maximo i drugie to jest wygnanie Kalesa. No i trzeci to jest Saturnino Cedillo, który był gubernatorem San Luis Potosi i jest jednym z ostatnich, czy ostatnim Cedillo, który zagroził państwu meksykańskiemu. Sam, to jest jak Survivor opisany, dokonał wchłonięcia pozostałości tych Cristero, czyli tych rebeliantów właśnie z Cristiady do jego prywatnej armii i pozwolił zachować relatywną niezależność i niepodległość w swojej prowincji od władzy centralnej, którą starał się właśnie pokonać i zmiażdżyć. Ostatecznie dokonał rewolty przeciwko wtedy, kiedy kardynas i siły kardynasa wkroczyły do San Luis Potosi, do jego właśnie tej tak zwanego power base'u Saturnino Cedillo. No i ta rewolta była krótkotrwała, niecałe parę miesięcy trwała i sam Saturnino Cedillo zginął w 1939 roku. I kardynas podejrzewał, że najpewniej Ameryka i Wielka Brytania zachęcały Cedillo do wywołania wszczęcia tej rewolty poprzez obiecanie mu wsparcia, a między innymi to właśnie chcieli jakby troszeczkę, można powiedzieć, tutaj zdestabilizować tą sytuację, głównie wynikającą z tego, że kardynas, tak jak wspominałem, dokonał nacjonalizacji tych koncesji na wydobywanie ropy naftowej właśnie w Meksyku. No i potem mamy kwestię tutaj związaną właśnie z Economic Development. Tutaj mamy możliwość właśnie szukać i tak, możemy pójść w kierunku rozbudowania, to jest przede wszystkim ten podział i tutaj możemy tak pójść w kierunku ścieżki kardynasa, czyli tej socjalizmu i w importu zastępstwa, z rzeczy zastępczych i tutaj mamy właśnie Rural Infrastructure, Peripheral Infrastructure, Confederation of Mexican Workers i są te milicje Ejido, które powiedziałem już wcześniej, no możemy pójść w kierunku czyli liberalizacji i prywatyzacji, czyli właśnie to liberalize the banking sector i privatization, tutaj właśnie pójść w kierunku następcy preferencji Avila. I tak to się reprezentuje. No i jak tutaj widzimy, mamy to też mechanikę, która była wspomniana w tym drzewku celów narodowych holenderskich, czyli możliwość właśnie tego, że będzie przypisania surowców do innych państw, czyli tutaj mamy, widzimy, że mamy tę ropę w tych dwóch state'ach, czyli w Tamaulipas i Coahuila, która jest przypisana dla Ameryki i tutaj mamy ropę też przypisaną dla Wielkiej Brytanii w Oaxaca i Veracruz.
I to jest właśnie ta jedna z tych mechanik, które jestem dosyć zaciekawiony. No i tutaj będziemy mieli, tak jak wspominałem, w tym drzewku tutaj mamy tą te cele narodowe Royal Dutch Shell lub Nationalize Oil Fields, czyli będziemy mogli też dokonać tej decyzji jak Cardenas, albo właśnie pójść w drugą stronę. Jeśli tutaj pójdziemy w kierunku Royal Dutch Shell, to widzimy, że dostaniemy my z powrotem prawa do wydobycia ropy w Tamaulipas, czyli to jest te 12 ropy tutaj i dostaniemy dodatkowe 8 jednostek ropy i co więcej nasze rafinerie syntetyczne będą generować plus 1 do ropy. Albo możemy pójść w kierunku nacjonalizacji. Tutaj może być tak, że mogą być nawet dokonana perswazja, czy mogą być przekonani właśnie, że Wielka Brytania i Stany Zjednoczone żeby nam nawet wywołać wojnę, jeśli podejmiemy tą decyzję i tutaj dostaniemy prawa z powrotem do surowców właśnie w tych czterech state'ach. Potem mamy kwestie militarne, jak wspominałem, i tutaj będziemy mieli te dwa podziały, tutaj w marynarce i w armii. Ale zanim do tego przejdziemy, tutaj jeszcze powiemy, że w 1936 roku ogólnie rzecz biorąc armia meksykańska jest zmęczona wojną, jest trzeciego rzędu tak naprawdę potęgą, która siłą właśnie, która ma jest na najlepszej sytuacji właśnie z powodu tych wewnętrznych napięć i dziedzictwa wręcz dekad wojny domowej czy wojen domowych. I co więcej, to jest powiedziane, że oczywiście nie zawsze tak było. Przemysł zbrojeniowy, który został ustanowiony przez prezydenta Diaza, zanim doszło właśnie do tego długiego okresu niestabilności, dokonywał wielu postępów w technologii zbrojeniowej, w produkcji lotnictwa i nawet eksperymenty w kwestii rozwoju czołgów. I co więcej, ten słowny karabin Mondragon, którego możecie na przykład kojarzyć z Battlefielda 1. To był jeden z najwcześniejszych przykładów i pionierów w tak naprawdę w półautomatycznej broni strzeleckiej. Czyli to jest jeden z pierwszych tak naprawdę półautomatycznych karabinów. To jest właśnie ciekawostka. No i tutaj mamy to właśnie ten Mondragon 94 i Mondragon 08. I potem mamy Mendoza C-34 i Mendoza RM-2. Mendoza C-34 to był karabin maszynowy, jak dobrze pamiętam, który był całkiem chwalony. To była całkiem udana konstrukcja. Z Mendozą RM-2 nie pamiętam, ale to jest chyba po prostu któraś tam dalsza wersja rozdwojowa Mendozy C-34, jeśli mnie pamięć nie myli. Jeśli ktoś pamięta lepiej, to mnie niech poprawi. Tutaj mamy też kwestię właśnie tego drzewka lotniczego, jak to się prezentuje. Tutaj mamy dużo nazw takich troszeczkę azteckich, czyli Quetzalcoatl, czyli pierzasty wąż, tutaj właśnie to, a resztę już nie będę podejmował czytania, bo zaraz się pewnie gdzieś pomylę, a potem się zatnę z zażenowania. No i tutaj, tak jak powiedziałem, te dwa wybory, te Blue Water Navy i Raiding Navy. Jeśli pójdziemy w kierunku Blue Water Navy, to będziemy mieli wtedy flotę, którą będziemy sami starali się, zdecydujemy się, że chcemy iść w kierunku floty, która jest w stanie pójść na starcie z naszym przeciwnikiem, która dzięki temu dostaniemy też wsparcie do lepszej wydajności eskorty, no i będziemy mieli premię do szybkości badań ciężkich krążowników i pancerników, czy pancernika. A tutaj będziemy mieli zamiast tego, łatwiej będzie nam się dokonywać łupienia wrogich konwojów, nazwijmy to tak, oraz czy zatapiania, tak powinienem raczej powiedzieć, i premia do okrętów podwodnych i do krążowników liniowych, czyli battlecruiserów. I potem mamy jeszcze kolejny ten wybór w tej działce tutaj armii. Tu mamy wybór między artylerią i lotnictwem. Artyleria plus 10% do soft ataku dla artylerii i artylerii rakietowej. A tutaj mamy z kolei artylerię powietrzną, tak zwany ten cel narodowy, który zapewni plus 15% do ground ataku dla samolotów wsparcia, czyli samolotów szturmowych i bombowców taktycznych. To jest całkiem spora premia i to chyba będzie mój jeden z ulubionych właśnie tutaj wyborów w przeciwieństwie do tej zwykłej artylerii. Potem mamy te kwestie dyplomatyczne, o którym tutaj pokrótce możemy powiedzieć, to jest właśnie wybór pomiędzy nacjonalizacją i pójściem w kierunku Royal Dutch Shell. I jeśli tutaj dokonamy nacjonalizacji, to możemy też podjąć decyzję o tak naprawdę wystosowaniu pewnych kompensacji, czyli w kierunku właśnie Stanów Zjednoczonych, potem mamy Liberty and Justice for All i potem w kierunku zrobienia tak zwanych Aztec Eagles, którzy byli lotnikami, którzy brali udział, jeśli dobrze pamiętam, właśnie na Pacyfiku w walce z Japończykami, więc to jest też
udział Meksykanie akurat w II wojnie światowej to jest mało znany, ale też swój wkład mieli. No i tutaj mamy jeszcze International Peace Press, czyli to pewnie będzie, jak widzimy, to jest zwiększenie przyrostu demokracji i ogólnie, żeby raz jak widać, trudniej będzie wygenerować cel wojenny na nas, czy wolniej, i przede wszystkim będziemy mogli, mniej potrzebowali sił, żeby wysłać ochotników. Ale tutaj już możemy pójść w kierunku German Resource Exchange. Tutaj widzimy, że będziemy zapewniać prawa do wydobywania ropy Niemcom w Oaxaca. Zapewnimy sobie produkcję licencjonowaną Panzerkampfwagen 4 i Panzerkampfwagen 2. I tutaj widzimy też, że dostaniemy wydarzenie Mexican Resource Exchange, jeśli się zaakceptują, no i też dostaniemy premię do czasu badań nad, czy szybkością badań nad technologią pancerną. I potem mamy właśnie tą kwestię religijną, czyli to jest to, co było w tym momencie, w tamtym okresie, jedną z większych czynników właśnie dzielących społeczeństwo meksykańskie, właśnie podejście do kościoła i jego roli w społeczeństwie. Większość kasy rządzącej była zdecydowanie antyklerykalna i prawo na kwestii tolerancji sekt sprawiało, że księża byli w dużym stopniu kontrolowani przez Kościół. Jeśli chcemy zmienić tę sytuację, możemy progresywnie wspierać Kościół katolicki poprzez oddawanie im ziem i znoszeniem praw antyklerykalnych. Jeśli też możemy też pójść... Jeśli pójdziemy ścieżką zniszczenia rozdziału pomiędzy kościołem i państwem, już wiem, to źle tutaj chwilkę tak się musiałem zastanowić. W każdym razie to jest opisane, że właśnie jeśli pójdziemy tą ścieżką, no to właśnie ten podział pomiędzy kościołem i państwem tak naprawdę zniknie, jeśli będziemy w pełni usuwać wszelkie właśnie te rzeczy, które tutaj w jakikolwiek sposób dzielą kościół od państwa. No i tutaj widzimy, że to jest też powiedziane, że dwie grupy mogą dojść do władzy: katolicy konserwatyści lub synarchiści. Konserwatyści będą starać się połączyć wyznania religijne z instytucjami republikańskimi. Doprowadziłoby to do powstania partii Akcji Narodowej z Manuelem Gomezem Morinem. Alternatywnie odtworzenie kościoła może być właśnie tą bardziej radykalną grupą, czyli synarchistami, którzy będą starali się dokonać instytucji klerykalnego, faszystowskiego państwa, wykorzystując wpływy członków kościoła, którzy będą chcieli dokonać zemsty na antyklerykałach, którzy rządzili Meksykiem od rewolucji w 1911 roku. Na końcu dwóch ścieżek możemy też, że tak powiem, nawiązać łączność właśnie z weteranami w tej wojny Cristero i dokonać inkorporacji ich do naszych sił zbrojnych. Takie działania oczywiście będą doprowadzać do wzburzenia wśród klasy rządzącej i będą pewnie chcieli dokonać właśnie kontestacji naszej władzy i odtworzenia właśnie tego antyklerykalnego prawa, systemu prawnego. Potem mamy też kwestię taką jak dziedzictwo rewolucyjne, to jest właśnie tutaj mamy na samej prawej stronie. Tutaj mamy właśnie tą kwestię. I to jest powiedziane tak, że armia jest w tym momencie podzielona politycznie, tak jak różni generałowie wspierają swoje grupy polityczne, zależnie od ich orientacji politycznej. Oczywiście najczęściej byli przeciwni kościołowi, no bo wiadomo, że jak była ta rewolta Krystiada, no to raczej ci generałowie by nie tłumili tej rewolty, jednocześnie sami pozostając zgodni z tym, gdyby... No, w sensie, no wiadomo trochę chyba o co chodzi, że to by nie miało sensu, żeby wspierali taką rewoltę i jednocześnie walczyli przeciwko niej. Jeden z pierwszych celów będzie, czy wyborów, będzie wybranie losu naszych sił zbrojnych, czy będziemy chcieli dokonać kontroli i odpolitykowania, czy usunięcia właśnie tych kwestii politycznych w armii i przekształcenia ich w pełni profesjonalne wojsko lub
w pełni przyjęcie jednej z tych grup i użycie ich do szybkiego zmiany tej krajobrazu politycznego naszego państwa. Jeśli wybierzemy wspieranie złotych koszul, państwo właśnie będzie ewoluować w kierunku antyklerykalnego reżimu autorytarnego. Oczywiście jaka będzie dokładna tura, będzie zależeć od różnych czynników. Jeśli będziemy wspierać Plutarko Kalesa poprzez wybranie Hefe Maximo, tego celu narodowego, zapewnimy sobie bezpośrednią kontrolę nad państwem, jako że nie był w pełni zdolny do kontroli Cardenasa. Jeśli Kales będzie wygnany i generał Saturnino Cedillo będzie wsparty, właśnie czyli jedna z tych trzech postaci na samym początku, o której mówiłem, to on poprowadzi opozycję i przejmie kontrolę nad rządem. Jeśli żaden z tych czynników nie zostanie spełniony, Nicolas Rodriguez Carrasco, czyli przywódca Złotych Koszul, zostanie przywódcą państwa. No i tutaj też widzimy jakiś tam screenshot, który pokazuje, że druga wojna Cristero. Tutaj mamy też rewoltę Cedillo, czyli właśnie tego Saturnino chyba Cedillo. W takim razie można by tak kojarzyć chyba. No i to jakie to są warunki. Musimy mieć duch narodowy, państwo ateistyczne, mniej jak 60% stabilności. Nie wybucha druga wojna domowa meksykańska. Obecna partia rządząca nie jest demokratyczna i jeden musi być spełnionych warunków, czyli musi być spełniony fokus, czyli cel narodowy musi być wzięty, zrobiony. Dostali 100 wybranych i po 150 dniach dojdzie do tutaj wybuchu powstania religijnego. Alternatywą do autorytarianizmu prawego skrzydła jest też oczywiście dokonanie faworyzacji czerwonych koszul i w represji pozostałych ruchów politycznych. Ten ruch rewolucyjny zapewni nam siedzisko, że tak powiem, prezydenckie, czyli w sensie prezydentem zostanie ktoś, kto będzie trockistą i głową przewodniczącą, głową partii komunistycznych, czyli Hernán Laborde, ale chyba, że zaprosimy go, tutaj mamy właśnie też wydarzenie związane właśnie z wygnaniem z Związku Radzieckiego Trockiego i tutaj widzimy, że jest możliwość go przyjęcia jako szefa armii, czyli Leon Trocki, plus 12% dla organizacji dywizji, mega duża premia, wsparcie dla komunizmu i tutaj widzimy, że zmniejszenie troszeczkę bazowej stabilności, no i widać, że Związek Radziecki raczej nie jest zadowolony z tego powodu. Tak samo jak Stany Zjednoczone. Jeśli przyjęliśmy go właśnie Trockiego za pomocą właśnie tego wydarzenia, no to w tym momencie będziemy nagrodzeni Leonem Trockim, który właśnie tutaj będzie rządził nad tym państwem i będzie gotowy, żeby przeprowadzić swoją zemstę nad Stalinem. No i tutaj widzimy właśnie też rozwój właśnie tych opcji. Dalej mamy opisane o tym, że możemy stworzyć czwartą międzynarodówkę, która będzie oczywiście o wiele lepsza od trzeciej, czyli Kominternu. Jeśli będziemy preferować jednak bardziej pokojowe metody, możemy też pójść po prostu w kierunku rewolucji Ligi Amerykańskiej i po prostu rozprzestrzeniać różnymi metodami komunizm w krajach Ameryki Łacińskiej. Jeśli będziemy właśnie tym prawo państwem o raczej prawicowym zabarwieniu, możemy wspierać ten hiszpanizm, koncept tego, że państwa południowej Ameryki powinny wspierać się jedno z drugim i sformułować frakcję, która będzie zawierać całą południową Amerykę. Jeśli jesteśmy faszystami, czyli synarchistami lub antyklerykałami, ten efekt będzie zmienił na troszeczkę bardziej dyplomatycznie z tego diplomatic offensive, czyli właśnie takiego nacierania, czy bardziej właśnie takiego nacisku dyplomatycznego, tak powinienem powiedzieć, na bardziej krwawy, czyli będziemy w nim dostawać cele wojenne na różne państwa właśnie w tej Ameryce Południowej. I oczywiście też
Tak, tak jak powiedziałem właśnie, które pozwoli nam zjednoczyć Południową Amerykę siłą. Jeśli będziemy się starać drastycznie zmienić, jeśli nie chcemy właśnie drastycznie zmienić porządku politycznego w Ameryce Łacińskiej, możemy po prostu przyjąć realpolitik. Tutaj mieliśmy tą ścieżkę właśnie realpolitik. Tutaj mamy, widzimy, że ona nie prowadzi do niczego innego, która po prostu pozwoli nam samemu poszukać sojuszników, żeby przetrwać tą nową erę globalnego konfliktu. No i potem mamy ekspansję terytorialną i tutaj jeśli uważamy, że wysłanie paru samolotów, czyli właśnie ci azteckie orły, o których mówiłem, żeby wesprzeć Amerykanów przeciwko Japończykom, te właśnie ścieżki rozwoju będą do nas dostępne w momencie, kiedy ustanowimy sobie naszą kwestię dyplomatyczną. I co więcej, większość z nich pozwoli nam zapewnić te cele wojenne przeciwko państwom graniczącym z nami i w niektórych przypadkach, co więcej, możliwość dodania sobie nowych terenów rdzennych, czyli właśnie tych korów. No i tu jest to rzecz, które też wspominałem, czyli właśnie Seize the Panama Canal, czyli przejęcie kanału panamskiego, która będzie operacją Sprawiedliwa Sprawa, czyli Just Cause, i jeśli nam się uda, będziemy mogli tutaj dokonać konfliktu granicznego przeciwko Amerykanom i jak się uda, przejąć właśnie kontrolę nad kanałem panamskim. Oczywiście będzie trzeba uważać, ponieważ to doprowadzi do delikatnie mówiąc, nie najlepszego przyjęcia ze strony Amerykanów. No i to byłoby na tyle z tego Dev Diary. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Jakie są wasze opinie na temat tego drzewka celów narodowych? Mam nadzieję, że wam się podobało. A ja będę się z wami już widział niedługo w nowych materiałach. No i co mogę wam powiedzieć więcej? Dzięki, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Hej!